Dzień dobry, Vlogmas dzień pierwszy. I dzisiaj bardzo szczególny dzień, zaczynamy z grubej rury. Dzisiaj są urodziny mojej przyjaciółki Luizy. Wyszykowałam się w takie jasne kolory i jedziemy na urodzinowe śniadanko. A później nie mniej ekscytujące plany. Czuję, jakby było minus 50, a nie minus 6. Jadam do auta i ja się mam minus 2. Cztera, bo ci się auto nagrzało i inaczej czuję. Minus 5,5, stary. Dwa. No, kto normalny ma urodziny w grudniu? Dobra, nara. O, jedzie autokar, Legia Warszawa. No niestety. Dobra, baj. Pa. My widzimy się za dosłownie 3 minuty, ale musiałyśmy jeszcze całą drogę z domu gadać przez telefon. Chore baby? Chore. Czajcie, że ona nawet mnie nie zauważyła? Plan na dzisiaj jest taki, że ja idę z nią teraz na śniadanie urodzinowe, później idzie na kolację z chłopakiem, a później, poczekajcie, zamknięte, a później robimy jej niespodziankę, o której ona nie wie i będzie dużo znajomych, ale na razie teraz robimy tak, że ona tylko wychodzi ze swoim chłopakiem. Co? Ile można gadać? Ale ładnie wyglądasz w nowych włoskach. No, ładne włosy. Ale elegancka. I Dyson, zobacz jakie te. Ej, ładnie. Ej, pasuje ci ten kolor. No, fajnie, co? Mega ładnie. Aż mi się do fryzjera zaczęło. Chcę jeść. Uwaga. No. Wy. No. 10 minut, 30 tysięcy wyświetleń. Co ty gadasz? Ubrałam się na twoje urodziny, potrzymasz telefon. A nie jest tak zimno, nie biorę tego futra. Nie no, ciepło. Tak gadałaś, że minus 6 stopni? No bo minus 6. Ty, ale masz piękne te włosy. Ładne? Ale tak dojrzale, tak, jak taka kobieta biznesu. Ani kobieta, ani biznesu. No, generalnie rezerwacje miałyśmy jak to my, mamy zawsze na 10. Jest godzina 10:43 i tak nie jest na nas najgorzej, bo zazwyczaj jest ponad godzina spóźnienia. Tak. Ale musimy stać do ludzi, także... No nie wszyscy może mają urodziny dzisiaj. Ja też. Jadłam ryż, jak z tobą gadałam. O 3:30? O 4:00, no. Dobra. Ale ładnie. Pięknie. Dobra. Pani mówi, żebyśmy wytrzymały jeszcze. Pokażę wam nowego Reelsa Luizy. To jest jej chłopak. Czy jest drama w komentarzach? Love. Szczęścia. Nie ma. Wszyscy was kochają. Jest gorąca czekolada. Kocham gorącą czekoladę. Ciasteczka? Mega ładna są ciastka. Tak? Mhm. Ładnie sobie wymodelowałam, co? Ładnie wygląda. Ale czy ty wymodelowałaś to tak? No Dysonem. Musi być sprawiedliwie. Ja nagrywam. Luisa robi zdjęcie na Instagramie i mnie oznaczy. Ładne to śniadanie bardzo. Ja mam bajgla z jajecznicą i łososiem i pomidorkami, a ty masz... Tosta z jajkiem, ze szczypiorkiem i sałateczka. I mamy herbatkę, a później gorąca czekolada. Jeho. Tu wam pokażę moje nowe włosy. W tym świetle chyba najlepiej je widać. Nikt nie pytał? Oni pytali może. Ona tylko tak udaje. Przecież mówiła, że pięknie. No i to jest blond. To jest blond. No blond. Blond, nie? Taki chłodny, beżowy. Ja wytyskam sobie. Jeszcze. To nie chciałaś, żeby było mnie widać? Nie. Już? A jeszcze to jest. Jeszcze, a jeszcze tak to mówisz. I marynarkę trochę. Tak mam siedzieć? Zobacz jakie ładne. Ja w kawiarni. Ale zobacz. Luisa. Spójrz, a już bez kamery. Panowie nas z boku obgadują. Tak? Tak ciągle się patrzę. Patrzę, czy to jest awokado? O, jest. A to jest takie guacamole. Fajne. Bo myślałam, że oszukali. Już jest ładnie. Ale to tak biednie. Sucho. O, Filadelfia by się przydała. No. Mhm. Czekaj, mam w torebce muszę. Patrz, robi takie filmiki, no. I siedzi, mówi hello my followers i normalnie bierze w Subwayu, siedzi albo w Italii i wywołuje foie gras albo trufle, że tarka normalnie na bułkę z Subwaya, trzy trufle, wyciąga swoje sztuczce, taki obrus swój, mówi delicious i do końca XOXO. Powinien być w naszej paczce. Arabska księżniczko i wszystko. Jest taka sprawa,
że nie kupiłam ci torebki prezentowej, więc o taką masz torebkę prezentową i musisz stamtąd wyciągnąć prezent. No, zobacz, jaka ładna torebka prezentowa, tak? Nie kupiłam torebki. No naprawdę, zapomniałam, w sensie, no nie wiem, nie wydawało mi się, że mam więcej czasu. Unikatowe. A zależy, jaki recykling, no. Tak, unikatowe wręczenie prezentu. Co tam mocno musisz... O. Torebkę oddawaj. O Jezu, ej, ale ładne. No. To jakieś nowe opakowanie? No, taka chyba świąteczna wersja. Jezu, to mój ukochany puder. Thank you. Jezu, uwielbiam. O Jezu, i taki duży. Kocham go. Jakby to jest najlepszy puder na świecie. To jest taki prezent przydatny. Tak, bo ja jakby kupuję go nałogowo. To już jest moje chyba setne opakowanie. A to jest takie duże właśnie. Ja od trzech... Bo tamten ma 29 gramów, tak, a ten ma 49. Ale on jest zajebisty. Thank you. Jest czekoladka. Oczywiście nie mogło się odbyć bez czekoladki, bo nie wiem, czy wiecie, ale ociak w zimę ma po prostu fazę na hot chocolate bez bitej śmietany, bo ona jest na to już moja trzecia w tym roku. Ona zdrową czekoladę tylko pije. Bez bitej śmietany. Pięknie pachnie. Fajna. Ciasteczko takie. Będzie test. Ona chyba taka gęstsza. O, gęsta. Mega gęsta. Dobra? Będzie słodko. Ja też. I widać, że taka turbo gęsta. Ja bym dała 6. W sensie dobra, gęsta, ale... No 6. Za gęsta. Za gęsta. Więcej trochę, ciężko. Mleka, śmietanki powinno być. Malinka. A, to jest maliny robi. Czekaj, bo to ciężko wciągnąć. Jakieś korytko. Dobra. Malinka robi robota. Nie czekajcie. Co? Skupmy się. Co? I już zadowolona, że będzie pić szoty. I teraz pani przychodzi. Pani będzie. Co dla mnie? O, o. Daj, Bibi. Teraz ty to popatrzę. Twoje widy. Tu lata już gada, gadka już się klei. Już się klei gadka. O, hej. Poszłam was. To nie są żarty. Moja mama jak to zada sikała. I teraz chyba... Ja tego nigdy nie widziałam tutaj. To jest ta starsza, to jest ta młodsza z tą. W moim wieku też nie piłam. A później życie mnie dojechało. To było jakieś dwa miesiące temu. To wszystko zmontować i teraz ja, o Jezus. Na skomentowanie ociek. Uwaga. Co, ty pokazałaś? Tak. Jak? Jeszcze tych dwóch. Ja szłam wtedy, na randkę. On do ciebie nas wysłał. Ja ci wysłałam chusteczkę, przecież to do ciebie. Ty jesteś chyba nienormalna. W życiu tego nie widziałam. Nie? Nigdy w życiu nie widziałam, że ten typ do ciebie napisał potem. Dobra, ja wam opowiem. Szłam wtedy na... Randkę. Spotkanie. Randkę. Randkę to się gdzieś kogoś zaprasza. No, a zostałam zaproszona. Siedzieliśmy w restauracji i nagle podeszło do nas dwóch panów. By the way, bardzo przystojni, dobrze wyglądali, dobrze byli ubrani, ogarnięci. Pytali nas o pracę, no naprawdę fajnie tak zagadali. Ale ja oczywiście nie, ja już byłam głową, myślami po prostu tam gdzieś. Oczywiście tamta relacja nic... Jakby no nie, comment, nie ma. No ja z nimi nie rozmawiałam i byłam taka no po prostu nieobecna. W tej głosówce on nagrał, że było super nas poznać. Naprawdę miło spędzony czas. Ktokolwiek tak mówi w i ogóle? I ma swoją markę z biżuterią i torbami. I czy nie chciałabym współpracować, wysyła mi linka i że możemy się spotkać na jakieś spotkanie biznesowe. Generalnie Ola, jak jest już tak wkręcona, zajarana, wiecie, ona jest w takim swoim happy moodzie. To ona, ja już na innych nie patrzę. Ona nawet nie patrzy. Ona po prostu wyrąbane we wszystko. Oni się dosiadają i ona się wyłącza i zostawia mnie samą. Samą, z bo dwoma ja typami. Było... I ona siedzi na tym telefonie. Bo ja już byłam myślami na tamtym spotkaniu. Tak. I oni mówią, koleżanka bardzo zainteresowana. Ja zamiast upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli mogłam i porozmawiać, bo ona już była, iść na spotkanie. Ona była, stwierdzili, dobra, nie będziemy wam przeszkadzać i sobie poszli. Przy drugim stoliku nasze koleżanki. Takie influencerki, koleżanki i mówią, ej, o, fajni, że się do was dosiedli i w ogóle, a my tak... No bo ja z chłopakiem, ona pisze to z chłopakiem. Ja kocham nas, jako singielki narzekają, to chyba nie mam w tej Warszawie, nie ma kogo mówić. Zero ogarniętych facetów, ale jak już podejrzał się ogarnięcie. Jak już się dosiadł, to my nagle...
Toxic Cloudy lepsze. Ktoś napisał wyrazy współczucia. Jacy ludzie są okropni. Jak można komuś tak napisać, jak ktoś ogłasza swój związek? Nie uwierzycie, ale my na tym śniadaniu byłyśmy 3,5 godziny. Jadłyśmy, gadałyśmy, piłyśmy herbatę, potem przyjechał chłopak Luizy, opowieści z życia wzięte, a teraz jadę na tatuaż. Od jakiegoś czasu jeden tatuaż chodził mi po głowie i dosłownie przedwczoraj byłam u Maszy i ona zrobiła ostatnio 10 czy 15 tatuaży na raz i stwierdziłam, że ja w końcu ten swój pomysł też chcę zrealizować. Na pewno zrobię jeden, myślę nad drugim, tylko nie wiem właśnie w którym miejscu. Na ręku, ale nie wiem czy od zewnętrznej strony, czy od wewnętrznej. I takie delikatne gwiazdeczki w trzech miejscach. Więc plan jest ambitny. Nie wiem czy Ola, moja tatuatorka, którą poznałam kiedyś na imprezie w domu Goats, to też jest dosyć taka... Patrzcie, kto dzwoni. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. No za... Radziu, no ile można? Nagrywam właśnie vlogmasa. A, no nie jest, jak się zapytam ciebie. No Tadziu, no co ty kurwa śpiewasz nagle? Tadziulku! Zamknij się. Zamknij się, bo nie prowokuj go. No nic, byłyśmy z Luizą na śniadaniu, bo ma dzisiaj urodziny. A wieczorem robimy jej niespodziankę i przyjechał jej chłopak i mówi do mnie: ej, ona się nic nie domyśla? Ja mówię, nie, ona się nic nie domyśla. Dojechałam, idę na tatuaż i Masza mi właśnie powiedziała, że ten tatuaż, który chcę zrobić, w sensie w tym konkretnym miejscu, boli, żebym się przygotowała. A ja w sumie o tym nie pomyślałam, tylko tak sobie go wymyśliłam. Płaszcz mi się nie mieści na marynarkę. Cześć! Cześć! Moli! No przemiła jest. Futerko ma przemiłe. W ryzie. No w sensie tak łapie. Jejciu. A mam siedzieć, tak? Właśnie wiesz co? Zobaczymy. Okay. A weź usiądź na chwilę na tym. Nie, dobra, to jest za nisko. Będziesz musiała leżeć. Dobra? Leżeć? No. Albo usiąść, ale tam będę miała nogi. A weź spróbuj. Kładę. Kombinacje. Ja zawsze kładę wszystkich. Dobra, jeśli dasz tak radę, to będzie gdzieś. Dam radę, tak. Będzie bolało? Nie wiem. Zobaczymy. Może nie. Może tak. Pokażę wam ten tatuaż, robimy 11-11, tutaj obok serduszka, którego autorką właśnie, ja go nie widzę na co dzień, o. To jest moje serduszko, którego autorką też jest właśnie Ola i tutaj zrobimy 11-11, będzie fajnie, zawsze chciałam mieć właśnie z przodu tutaj tatuaż, mega, i zrobimy takie cieniutkie te jedyneczki. Dobra, zobacz jaka cieniutka jest ta igła, ona będzie o wiele cieńsza niż to. Patrz, kiedy będzie cienkie. Gdzie zrobiłaś? A tu! Mega ładnie. Jest takie fajne, cieniutkie. Nic nie boli, serio. Znaczy, ja lubię to. Ale na przykład brwi tak mnie bolały, że myślałam, że po prostu umrę. A tatuaże, czy właśnie na ręku, czy na kostce robiłam, czy na biodrze. Luzik. Lubię. No, jakie fajne! Babyk taki mały. Sorry, mamo. Wiem, że będziesz zła. Gotowe, ale ładne. No, ale to zawsze jest takie czerwone. Z reguły wszyscy tak mają. Trzy, cztery już mam zrobione. Cztery, jeszcze jeden. Dobra, robimy. Tu raczej nie będzie bolo, chociaż może trochę. Sprawdź, czy to oni sprawdzi. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Ale się poruszałam. Pokaż się. O Jezu. No na głos. Na głos czytaj. Ej, kto to robił? Na czytaj głos. Na głos, bo my też nie wiemy. Na... Nie wiecie? Nie. Na dobre i na złe. Ej, bardzo ładne to jest. To te zdjęcia, których nie wysłaliście. Języka tego wszystkiego. Dwa musisz mieć. Ja nie będę coś pomoże. Tak, ja tak łódźmy się. O, ładny. Zamów tutaj. Ja se to nagram, mama mi rozczyta. Dał ci naklejkę na urodziny? O Jezu. Ty jej dałaś. Rozmarzę wszystkie jedna ksówka. O Jezu, fajne. To też jest. Ma postanowienie. Do Sylwestra. Ciebie nagrać? No, Ola uważa, bo to Ola, ważne zadanie. Nie wiem, czy dasz radę. Ale cię może ciebie być widać. Tak. Jest jakiś marcepan. Tak.
Dobry, na pewno. Nie zasłonę. Wyjeżdżam właśnie z imprezy urodzinowej Luizy. Powiem wam, że jest godzina 22, ja z domu wyszłam przed 10 i jeszcze w tym domu nie byłam. Jadłam dzisiaj tylko śniadanie. U Oli po prostu buzia nam się nie zamykała. Zrobiłyśmy tatuaże, tatuaże są minimalistyczne, więc zajęły dosłownie kilka minut. Macie czasami tak, że po prostu kogoś poznajecie, nie znacie go dobrze. Ja widziałam Olę jakby na imprezie kiedyś w domu Goats, tak jak wam mówiłam, ale widziałam ją raz na imprezie i napisałam o te tatuaże i po prostu flow miałyśmy od razu, więc super spędzony czas, ale rzeczywiście siedziałam tam pół dnia. Pojechałam do Luizy szybko na imprezę niespodziankę, wpadam teraz na chwilę do domu i jadę na kolację, na którą jestem umówiona. Zobaczycie z kim, więc w sumie coś w końcu zjem i muszę się przebrać, bo w sumie jestem tak, wiecie, beżowo, casualowo ubrana na co dzień. A idziemy do klubu, gdzie będzie kolacja, więc muszę się ubrać bardziej wieczorowo i muszę poprawić make-up, bo ten już mam na sobie 13 godzin. Jak się domyślacie, nie przygotowałam wcześniej sobie stylówki na to wyjście, ale ostatnio kupiłam w Zarze taki płaszcz skórzany. I jeszcze taką sukienkę, ale nie przymierzałam jej, więc nie wiem jak leży, zaraz zobaczę. O, to chyba na plecach jest. Nie mogę zapiąć sukienki, zaraz mnie szlak normalnie trafi. Więc pójdę na razie w rozpiętej. Ta sukienka jest tutaj taka marszczona, tu opięta. Nie wiem, które buty założyć. Te na pewno mam dłuższą nogę, ale wiecie, jest jednak zima. Nie wiem, które lepsze do tej sukienki. Chyba te zakryte i do tego płaszcz. Parapetówka u nas w bloku. Pozdrawiam Grzegorz, pozdrawiam, miłej zabawy. Tak wyglądam, taka jest moja stylówka. Noga na wierzchu, zimowo. 100 lat Chateau Warsaw! Kręć, kręć sobie tam. Powiedz, co tańczy. No ubieraj się. Co za papa. Gazowana. Fantastycznie. Dobra. A ty coś... Ona już nie ma takiego seksownego głosu jak ja. Oj, oj. Lodów nie ma, nie? Whisky z kolą. Tak. Lodów. Jezu, ile was tam jest. Nie trzyma akwary. Nie mamy, nie. Bo 0-0 nie sprzedajemy. Dobra, pa. Pa, pa. 4:36, a my fryteczki. No, cheeseburger. Ja bardzo chciałam McLaren, no ale nie było. Mogłam loda ci ze stacji wziąć, no? Marcelka, my w tym sketchu nagrywałyśmy vlogmasa. No serio, ja to śpiewam. Merry Christmas! Jest 6 nad ranem, a ja dopiero wracam do domu. Ten dzień był jakiś szalony. Ciekawe, jak udała się parapetówka. Nie sądziłam, że pierwszy vlogmas będzie tak wyglądał. Ile ludzi przewinęło się przez tego vloga. Ja nawet już zapomniałam, co ja robiłam dzisiaj rano. Serio. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że vlogmas wam się podobał. Nie wiem, czy wszystkie dni tak będą wyglądać. Postaramy się. Tak w ogóle to pękła mi ta sukienka. Ona była zapinana też z tyłu na taki paseczek. I ten paseczek po prostu mi pękł na tej kolacji. No cyc po prostu za duży. I jak ja się tak, wiecie, nachyliłam do stołu, to słyszałam, po prostu tylko mi pękło. Ona tutaj po bokach kompletnie tego biustu nie zakrywa. Najgorzej jak siedzisz na kolacji i nagle sukienka się rozpina. A już raz miałam taką historię, tylko zamek po całości mi po prostu pękł, ale to chyba jakaś była wadliwa sukienka. Tutaj po prostu za mały rozmiar w biuście kupiłam.